Dolby Vision Xiaomi 13 Pro. Tak, ten smartfon ma Dolby Vision, co jest coś ciekawe, coś niespotykane. Rzadko co go spotkać taką funkcję w innych smartfonach. I tak widzimy, pięknie to wygląda. Tylko główny obiektyw, widzę, że jest kompatybilny z tym, mogę się mylić, ale nie pozwala mi przejść między obiektywami, więc raczej główny. Ten największy. Pięknie to wygląda. Stabilizacja również optyczna. I optyczna działa zawsze. Cyfrowa jest włączona. Troszkę wieje, no ale co zrobisz? Pięknie. Proszę bardzo. Dolby Vision. Żeby to oglądać, to musi być oczywiście kompatybilne urządzenie. Z Dolby Vision. Obróćmy sobie. Dolby Vision. Jeszcze raz to powiedziałem. Jeszcze raz powiem. Dobra, krótkie wideo, gdyż czas renderowania na YouTubie Dolby Vision i HDR, nie wiem jak Dolby Vision, ale HDR to jest jakieś 48 godzin dla minutowego wideo, więc trochę długo.